Maciek. No Maciek, czego się boisz? Wyłaź. To tam, nad jeziorem. Wcale się nie boję. Ale lepiej być ostrożnym. W Nowej Wsi syna młynarza zabili. Słyszałeś? Tak. Podobno mąki mnie chciał dać. Zrobili obławę, ale tylko jednego zapali. Ojciec widział, jak go wieźli. Był z taką brodą i jeszcze w mundurze. Słaby zbiór. Mało pociągu. Ale i tak sporo uzbieraliśmy. Ty, trafisz to wiadro? Które? No w to. Aha. Pudło. Jest. Widziałeś? Słabo. Aha. Widzisz go? Znów tu przylazł. Jacek, zaczekaj! Pozbieramy jeszcze! Chodź, chodź! Ty, chodź na tu. Po co? No chodź, nie bój się. Pokaż, ile uzbierałeś. Niedużo, trochę. No pokaż. Dawaj. Zostaw mnie, czego chcesz? Jacek, daj spokój. Dajesz, czy mam ci pomóc? Z jakiej racji? Przecież to moje. No już. Zapytaj tatusia. On ci wytłumaczy. Oddaj mu to. Jedź. Idź do ojca na skargę. Tylko nie wiem, w którym więzieniu go znajdziesz. Thank you.
Dokąd? Puść! Trzymasz ze zdrajczykiem? Tak. A co on winien? To ja to wezmę. Zostaw! Dałeś mi? Mogę z tym zrobić, co chcę. Frajer jesteś, wiesz? Możliwe. Przywiozłeś? Tak. Drobny czy gruby? Drobny. No i co, znów tyle miało? Ale na składzie nie było. Mówili, że w piątek podstawią dwa wagony. Byłeś na torach? Z Jackiem. Umyj ręce. Mówiłam, żebyś tam nie chodził. No co? Zbieraliśmy pół wózka. Mądry. Spacery po torach. W tym tygodniu na pewno będzie węgiel. Ojcu należy się deputat z gazowni. A na Śląsku to podobnież węgla całe hałdy. Nie podobnież, a podobno, tak. Ale są kłopoty z transportem. Wagony poniszczone, a ile Niemcy wywieźli. Mamo, a co jest na drugie? Och, ty całą pensję ojca przejesz i nas zagłodzisz. Nie będzie tak źle. A co ja poradzę, kiedy mi kieszki wciąż marsza grają? Co się stało? Jeszcze nic. Chodź. Zajrzyj. Co tam jest? No zajrzyj. No, co widzisz? Coś tu jest. A skrzynki są? Aha. To chodź. Słuchaj. Ojciec mi mówił, że hitlerowcy jak wiali, chowali różne rzeczy. I broń też. Myśleli, że wrócą, kapujesz? I co? Sądzisz, że... Bracie, ja mam niucha. Koziołowa nie da klucza. Bo nie ma. Hej, stary, chciał już kiedyś dopasować. I nie dał rady. To jak wyjdziemy? Ja? Nie martw się. Normalnie. Kazałeś tędy? Stąd pewnie. Na podwórku mógłby ktoś zobaczyć. Kapujesz? Łazisz jak po kraka. Kto tam? Franuś! Franek! Franek! No czego tam? No gdzie ty łazisz? Bolek przyszedł i czeka. Idę już, idę! Króly się porozlozili. Widzisz, jaki cwany ten koziu? Króliki mu się porozłaziły. Popatrz. To tam. Wolno, tak? A co? Po niemieckie, niczyje. Zobaczmy w tej drugiej. Pomóż mi.
Chyba karabiny. Cii. Skocz, zobacz. No co? W porządku. O, widzisz? Bierzemy? A co? Komu zostawisz? Szkopy nie wrócą. No, chyba że zapłaci. Jak uważasz? Czekaj. Wybadaj go. To pójdę i zrobi co trzeba. No dobra. Cześć. Cześć. No. W porządku. To co, zrobimy próbną jazdę? No pewnie. O rany, zapomniałem. Poczekaj, skoczę do domu. Uj! Nie uciekaj! No chodź, chodź, nie bój się! Co ty tu robisz? Nic. Jak to nic? Kto tam jeszcze jest? Nikogo tam nie ma. Idź, sprawdź. A więc co? Czyje to? To jest po niemiecku, proszę pana. Znaleźliśmy go na podwórku. Był cały w częściach. I właśnie montowaliśmy go tutaj. Jacek! To mój kolega. Chodź, chodź. To jest nasz, taki kombinowany. Ramy znaleźliśmy na podwórku. Trochę części od chłopaków. Tak, to prawda. Kombinowany powiadasz. No i co? W porządku. Jeszcze niezła maszyna. Pierwsza w życiu? Tak, pierwsza. A ja miałem taki trzykołowy, dziecinny. Spalił się, jak bomba trafiła w nasz dom. No dobra. Słuchajcie, chłopaki. Nie wiedzieliście, nie kręcił się tu ktoś obcy? No, przypomnijcie sobie. Nie, nikt się tu nie kręci. Ale jeżeli zobaczymy, to... Chyba wiecie, co trzeba robić. Jasne, panie kapralu. Tak, tak, zaraz zawiadomimy. Idziemy. A, naciągnijcie łańcuch. Za luźny. O tak, mam jeszcze przy nim dużo roboty. Siadaj. Boję się. Siadaj.
Inaczej się nie nauczysz. Wywalę się. Jazda, depcz mocno. Trzymaj. Przed ciebie patrz. Depcz. Dobra, dobra, siadaj. No, dobra, śmiało, śmiało. Wiedziałem, że tak będzie. Nic ci się nie stało, krzaki miękkie. Tak, miękkie. Dobra, wsiadaj. Co, jeszcze? Chcesz się nauczyć? Musisz jeździć. Ja też się wywalałem. Pamiętaj, skręcasz w lewo, przechylasz się w lewo. W prawo to w prawo. Przytrzymuj trochę. Trzymam, trzymam. Nie mogłeś hamować. Ach, w ogóle zapomniałem, że mam hamulec. Ale teraz już ci lepiej poszło. Lepiej. O. Wypuść ją. Tutaj brudna. Zimna? Taka sobie. Jacek, trzymaj ją! Co? Koszula mi popłynęła. Nie da rady. Czekaj! Sam sięgnę. Jacek! Coś znalazłem! Co? Popatrz! Co to jest? Złoto! Trzymaj! Co to może być? Ktoś tam musiał schować. Możliwe. Coś ciężkiego. No. Ale maszyna. Ładne mi złoto. Pokaż. Ciekawe czy dobre. Chyba tak. Daj oczyszczę. Patrz, pociski są. Aha, dawaj. Piotrek. No? Zgadnij, ile ma. 7. Coś ty. 2. Pocztowe, bracie. A po co te bierzesz? Sprzedam. Kupię króliki. A może czapkę? Zobaczę. Też twoje? Nie, sąsiada. Wiesz, trzymałbym takie gołębie. To co? Może chcesz parkę? Chętnie ci dam. No co, chcesz? Ty! Czego? Ja do Maćka.
Co chciałeś? Szpiegujesz. Piotrek, no po co przylazłeś? Nieważne. Potem ci powiem. Sypnie nas. Ja mu nie wierzę. Ty! Wróć. Co chciałeś? No chodź. Ty, jak ci tam styczeń, kwiecień? Nazywam się Maj. Niech ci będzie Maj. Co to jest? Pistolet. Z drewna. Zapamiętaj sobie. Drewniana zabawka. Jasne? No, jeśli piśniesz słówko, pożałujesz. Chyba zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Myślisz, że to prawda z jego ojcem? No pewnie. Za frajer ludzi nie zamykają. Teraz został sam. Jest babką. No, niby tak. Z Kowalem się przyjaźni. Sprawa podejrzana, bracie. Dwóch z eskorty, obsługę pociągu, szkopy rozwalili. A maszynisty Maja nie ruszyli. W porządku to? A do tego 10 cystern z dymem puścili. I żadnego Szwaba nie złapali. Złapią, złapią, bracie. Kupiłem od Szkopa. Nie wygłupiaj się. Tam będzie cała kupa tych garnków. O, brudny. Wiesz, podobno tutaj wybili cały oddział SS. Gdzie? Tam, za tą górą. Ta? O, ten będzie dobry. Tu wsadź. Tylko uważaj. Celuj w jezioro. Dobra, dobra. Jacek, czemu nie strzelasz? Co jest? Łódka. Gadaj, co załatwiłeś. Niewiele, prawda? Filmują. Cholera, no. Przecież akurat tam się musieli ulokować. No właśnie. No, a więc kiedy będziesz gotów? No wiadomo. No dobra. Tylko żeby cię nie uprzedzili. Dać ci nagan. No. Dam sobie ramy. Znany dobrze chowaj. Spokojny, sam diabeł nie znajdzie. No to pamiętaj. Tam mam znać. Ty. Tylko uważaj, bo wiesz. Dobra, to... Płyniemy. Widzisz tego trzeciego? Nie. Idzie za skałami. Aha. Złazimy? Chodź.
Żeby była lorneta. Tej z łódki to bym poznał. A ten? Nie widzę go. To chyba przyszedł z miasta. Chyba tak. Nie postrzelamy dzisiaj. Lepiej nie. Trudno. To innym razem. A ty czemu nie śpisz? Spałam. A ty kiedy się wyśpisz? Wychodzisz w nocy, wracasz w nocy. Jak można tyle pracować? Zgadnij, co mi się udało zdobyć. No? Tajemnica. Zjedz coś. Nie, na razie napiję się herbaty. Popatrz. Prawie komplet. Rzeczywiście. Siódma klasa. A skąd ty masz? Z Krakowa. Jak to? Nasz palacz Matera zrobił mi niespodziankę. Patrz, jaki fajny facet. Rzeczywiście. Z powodzeniem będzie się mógł z tego uczyć, zanim nie wydukują nowych. Pewnie, że tak. O. A jak tam nasz Maciejka? Nie nazywaj go tak, nie lubi. Nie przesadzaj. Nie mógł zasnąć, a potem krzyczał coś przez sen. Może dlatego, że znów zjadł dwie kolacje. Może przeżywa początek roku szkolnego? Musisz mu ograniczyć jedzenie. Trzeba go będzie zainteresować sportem. No tak, ale przy takiej tuszy. To oni, tato! Maciek, czyś tu oszalał? Wracaj do łóżka. Thank you.